uznać i dowołali. Dzisiaj pochowali to wszyscy religią praw obywateli. Dlatego, żeby wiedzieć, ciężko jest obronić demokrację bez niezależnych mediów. Im więcej osób obejrzy materiał, tym więcej będzie mogło sobie wyrobić na ten temat stanie. Solidarność środowiska dziennikarskiego zatacza coraz szersze kręgi. Na powtórze bez granic procedury wszczętą przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec stacji TVN uznali za zagrożenie dla wolności mediów. Wezwaliśmy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, by jej zaprzestała. Rozumiem, że tragedia smoleńska jest kwestią bardzo wrażliwą na polską. Ała! Co tam? Feluś! Co? Feluś! No co? Chodź, chodź! Reportaże bez granic mówią wprost, to forma zastraszała wolność.